Proszę Państwa, to wcale nie oznacza, że nasza tutaj liczniejsza obecność ma Państwa wykluczyć z dyskusji na temat, który może się deklaruje, jakoś wykrystalizuje precyzyjnie niż nam to się wydaje, bo my tego precyzyjnie nie potrafimy ustalić. Ale ten sposób funkcjonowania poezji w ramach festiwalu nas ciągle niepokoi, bo ciągle nie jesteśmy pewni, czy festiwal jako festiwal ma rzeczywiście poezji służyć, czy być może ta poezja poprzez festiwal zostanie spospolicowana, czy istnieje coś takiego jak popularne określenie poezja śpiewana, czy to aby nie nadużycie, czy tekst poetycki, który otrzymuje oprawę muzyczną, coś zyskuje, a może coś traci, czy są teksty, które gdyby nie muzyka, nigdy nie zostałyby nazwane poetyckimi, bo to właśnie melodia, to właśnie kompozycja, aranżacja wydobywają te odcienie emocjonalne, które być może w słowach nie aż tak łatwo jest wydobyć. Być może ze słów nie od razu się wyłaniają. Proszę Państwa, tutaj siedzą obok mnie ludzie, którzy z funkcjonowaniem poezji na estradzie są związani życiowo, zawodowo i pewnie emocjonalnie. Ja tu jestem chyba jedyną osobą, która na pewno Państwu nie zaśpiewa. Nie obie. Czas się zawiesił, jak słyszeliście. I proszę Państwa, ja zanim oddam głos gościom, którzy pewnie wiedzą o tym, co nas nurtuje, znacznie lepiej, którzy być może, na to liczymy, poproszę, nas tych dylematów pozbawią, to chciałbym Państwa zachęcić do tego, abyście też z nami dialog, współdyskusję, cokolwiek to będzie, i abyśmy być może tutaj w tym gościnnym lokalu spróbowali znaleźć jakąś podpowiedź, jakąś wskazówkę, która pomoże zorganizować nam kolejną edycję festiwalu. Bo ten festiwal jest przecież dla Państwa, dla odbiorców poezji, a my, którzy poezją zajmujemy się mniej lub bardziej zawodowo, chcemy dla Państwa stworzyć taką enklawę, w której będziecie się czuć jak najlepiej, a jednocześnie nie będziecie mieć poczucia, że wasz głos, wasze oczekiwanie nie zostały uwzględnione. Ale tak, ja pominę Pana Andrzeja, widzę, że coś na pewno powie, tylko nie wiem, czy ten mikrofon należy do niego. Należy. Bardzo proszę. Taką minę miałem, tak? No z tych pytań, z ilości tych pytań, jakie Pan zadał, wnioskuję, że dostaniemy się korcz jak królik. Nie wiem, jak to szczerze powiedziawszy jest. Pytań jest tak wiele. Co prawda Państwo korzystacie przy swoim festiwalu z tego, co powiedział Edward Stachura, że wszystko jest poezją. No, powiedział i zmarł. Szkoda, żal ogromny, ale dlatego tak mówię i tak wygląda na taką prowokacyjną nawet działanie, bo zmarł i problem mu wcale nie rozwiązał, szczerze powiedziawszy, ponieważ wobec tego zdania są dwa kłopoty, mianowicie nadal zostaje nam zdefiniować, co to jest poezja, a na dodatek jeszcze nam przysporzył kłopotu, bo trzeba by zdefiniować, co to jest wszystko. Czyli z jednego problemu zrobiło się dwa w zasadzie. Niewiele to. Tutaj był tam też ślad Pana w zagajeniu, że tak powiem, o tej muzyce. Rzeczywiście w jakichś tam okolicach tej poezji muzyki bierzemy udział w działaniach z tych okolic Myślę, że to muzyka jest tutaj sposobem na podanie tych, sposobem na zagadnięcie słuchacza. Jakby kiedyś tacy ludzie wędrowali z jakimiś pobrzękującymi instrumentami, żeby zwrócić uwagę słuchacza na czym tak naprawdę cały przekaz jest w słowie. I taka jest rola tej muzyki. Oczywiście, że można temu słowu pomóc i tutaj nie odkrywam tu niczego nowego, ale przechodzi przez to wszystko jedno pytanie, czy ten festiwal jest potrzebny, tak? Nie, na pewno jest bardzo poetycki. No właśnie, czy jest potrzebny? Ja sobie wyobrażam poetę, którym sam nie jestem, jako kogoś, kto ma tak dużo czasu, że część tego czasu może poświęcić innym ludziom w celu otworzenia im pewnych, pokazania im w nich pewnych obszarów, o których mogli nie wiedzieć, mogli zapomnieć. To jest coś takiego. Więc jeżeli przy tym festiwalu, czy przy tym spotkaniu, jak sobie to nazwiemy, spotykają się z jednej strony ludzie, z drugiej słuchacze, no to jak najbardziej kiedyś odpowie ten festiwal na te wszystkie pytania. Jeszcze tę odpowiedź, Panie Andrzeju, wierszem, jeszcze ciepłym. O to mnie chodzi w dzieleniu się poetyckim słowem ze słuchaczem, czytelnikiem. Pewnie częściej ze słuchaczem, bo ja częściej śpiewam niż czytam swoje wiersze. Gram. Wypadam z gry. Nie wypada nie grać. Więc gram. Po szczęścia gram. Miałbym jeszcze, skoro już tutaj mniej więcej tak optymistycznie zaczynamy mówić, to też taką optymistyczną sprawę chciałbym poruszyć. Zaczęliśmy Państwo spóźnieni, nie słyszeli, jak Adam Basiela zaśpiewał tekst Agnieszki Osieckiej. Pani Magda to specjalistka od Agnieszki Osieckiej, niekwestionowana. I do Pani mam takie pytanie zasadnicze. Czy Agnieszka Osiecka obroni się bez muzyki? Myślę, że sporo jej wierszy się obroni. Myślę, że są też takie wiersze, które się nie obronią nawet z muzyką. I Agnieszka miała tego świadomość. Natomiast myślę, że cała masa tak. Teraz zostały wydane dwa wielkie tomiska. Tomiszcza. Rodzina postanowiła wydać takie wiersze, które znaleźli, wszystkie. I myślę, że gdyby Agnieszka dokonywała wyboru, wielu z nich nie ujrzałoby jeszcze przez długi czas światła dziennego, ponieważ to ukazuje, jak ona potrafiła pisać wierszy, w sensie tekst do piosenki, bo takie naprawdę wiersze napisała jeden tom, Dwa do serca. Takie wiersze, do których zresztą potem też dopisano muzykę. I na przykład tam w tych jej wierszach, wierszykach, tekstach są wspaniałe 4 wersy, 2 na straty, następne wspaniałe. Jak mogę tak powiedzieć, że pani Wisława Szymborska pisząc 90% tego, co napisze, wyrzuca. Po prostu po to, aby zostało tylko samo coś. A Agnieszka jest autorką jednego wspaniałego zdania, ja to kiedyś powiedziałam przy okazji robienia filmu o Jeremi że Agnieszka powiedziała kiedyś tak, że taką ma lekcję, taką ma naukę od Jeremiego, który dla niej był i dla nas wszystkich największym mistrzem, poetą piosenki i który był dla niej doskonałością, że nawet gdyby umiała pisać tak jak Jeremi, wolałby pisać gorzej, żeby się dostać bliżej do człowieka. To jest cały klucz do tej chwilami niedoskonałości Agnieszki jako poetki, do tej Agnieszki świadomej, nawet tylko tekściary. I Ja jako młoda dziewczyna bardzo się z tym na przykład nie zgadzałam. Jako młoda studentka polonistyki sama wielokrotnie odmawiałam jej śpiewania wielu jej tekstów. Natomiast jako starsza pani uważam, że Agnieszka miała rację, bo tymi swoimi nie najdoskonalszymi wierszami czy tekstami pomogła ogromnej ilości ludzi. A to jest w sumie coraz ważniejsze niż ta najdoskonalsza sztuka. Czy nie jest jeszcze tak, że my boimy się słowa tekściarka? Że ale ono jakoś w świadomości funkcjonuje deprecjonująca, przecież nie ma w nim nic takiego, ono tak funkcjonuje wśród poetów niedocenianych, którzy całe życie piszą wiersze i te wiersze ukazują się w nakładach 300 egzemplarzy, z tego 200 wykupuje rodzina poety i oni nie mogą wytrzymać tej popularności czy Jeremiego, czy Wojtka Wrockiego, czy Kosty, czy Agnieszki, tej popularności, tego, że właśnie bez tej segregacji, bez tego wyboru oni taką mają łatwość dzięki temu swojemu talentowi Bożemu dotrzeć do ogromnej liczby ludzi. Ale to jest i tak, bo ja zawsze też opowiadam taką historię, że jak Maria Pawlikowska pisała wiersze, nikt tego nie chciał czytać. Osta Borcik pisał jakieś dziewczynce, która się nudzi, pisze jakieś takie grafomańskie rzeczy, a tata Wojciech Kossak, który malował konie, kupił to wszystko, co nam napisała, nikt tego nie kupił, to trzymał to na strychu Kossakówki, a po wielu, wielu latach te wiersze wydawane w nakładach półmilionowych, także też na wszystko jest czas. No nie mówię o Norwicie, prawda, który naród przytułku i w ogóle uważamy za osobę niespełna rozumu. Też na niego przyszedł czas, myślę, nie tylko dzięki panu Gomunickiemu, ale w ogóle przyszła taka epoka, kiedy ta wtedy niezrozumiała mowa nagle zaczęła być jasna i przejrzysta. I też nie dla wszystkich, też dla pewnego grona ludzi. No, piosenka ta, jak to państwo nazywaliście dzisiaj z tekstem, jest z reguły przejrzysta, bo to, że ona jest klarowna, a nie głupia przy tym, jest ich chyba największym atutem. Czy ona może według państwa stanowić jakiś przedsionek do obcowania z poezją w ogóle? Naturalnie. Ja zawsze uważam, że po prostu z muzyką jest tego wszystkiego łatwiej wysłuchać. I oczywiście to jest bardzo trudne zagadnienie, bo wiersz napisany przez poetę ma bez zapisu nutowego napisane do tego nuty. Jakby poeta piszący wiersz słyszy swoją muzykę. Słyszy swoją muzykę i to wrażliwszy czytelnik także. I nagle przychodzi ktoś, który mu to śpiewa z innymi nutami. I jest tak, że albo on to przyjmuje i mówi, oto powstała trzecia wartość, coś jeszcze lepszego niż sam tekst i sama muzyka, albo jako coś innego, ale równie dobrego, albo w ogóle nie jest w stanie przyjąć tej nowej muzyki. A bardzo często jest tak, że nawet podoba mu się i muzyka, i słowa, a nie podoba mu się wykonanie. 100 rzeczy na to musi się złożyć, żeby to zadziałało. A jeszcze następna rzecz, do jednego wieczoru ktoś może być w takim nastroju i w ogóle nie przyjmować niczego, a w następnym tygodniu z kolei tylko ten wiersz, na który tydzień temu nie zwrócił uwagi, pomaga mu żyć. Bardzo są